Zapraszam na wielki test Ratchet & Clank Rift Apart w wersji PC-towej. Na początku kilka informacji. Jest to zgrywane na jednym PC-cie, więc mogą być jakieś różnice w wydajności. Karta graficzna RTX 4070 Ti, procesor 12700K. I zaczniemy sobie od ustawień wysokich. DLSS na zrównoważony, oczywiście 4K. Kiedy gramy w 4K, to myślę, że ten DLSS spokojnie na równowagę, czasami nawet na wydajność można włączyć. Ewentualnie jak macie zapas mocy, to na jakość. Ale tak czy tak z DLSS tutaj warto zagrać w rozdzielczości 4K, bo praktycznie nie ma żadnych różnic graficznych, zwłaszcza w ruchu. A już tym bardziej na YouTubie, to już tego praktycznie nigdy nie rozróżnimy. No i zobaczmy wydajność 120-130 ramek w takich ustawieniach wysokich. Teraz zobaczmy bardzo wysokie. No tutaj obłożenie karty graficznej jest praktycznie do 99, czasami spada, ale to wiadomo w niektórych momentach. Natomiast bardzo wysokie, czyli mamy wszystko już na ultra, poza śledzeniem promieni, co ważne. No i wtedy tak 80-90 ramek, czasami troszkę może spadać do 70 i to są już maksymalne ustawienia, jakie mamy w Ratchecie. Do tego można jeszcze włączyć właśnie ray tracing, o którym za chwilę, ale teraz troszkę w takim miejscu, gdzie więcej się dzieje. No mamy tak 70-80 ramek, cały czas grafika myślę, że dobrze działa, tutaj jakiegoś bottlenecka większego nie ma. Natomiast co ważne, możemy sobie włączyć śledzenie promieni na odbiciach, cieniach i na okluzji. I zobaczmy same odbicia. Też nieprzypadkowo wziąłem taką lokację, która naprawdę jest bardzo, bardzo zasobożerna, bo te pierwsze początkowe no, były w takich korytarzowych lokacjach. Tutaj mamy taki otwarty świat bardziej i tu znacznie, znacznie bardziej jest obciążony komputer, bo sprawdzałem te pierwsze lokacje, to tam nawet do 200 ramek podchodziło w takich zamkniętych lokacjach. Więc jak wyjdziecie te kilka godzin później, no to tutaj jest większe obciążenie. Także zobaczcie, z ray tracingiem, no już nawet spada do 30. Już nawet spada do 30 i wtedy można sobie włączyć generator klatek. Cały czas gramy bez VSync'a, więc troszkę może być narzut na nagrywaniu. Natomiast tutaj właśnie generator klatek praktycznie podwaja albo nawet więcej niż 100% daje tych dodatkowych ramek obrazowych, więc mamy tutaj w takich lokalizacjach podobnych 80, 60, 80, tak się waha, czasami troszkę więcej. Także no tutaj DLSS 3 stety niestety robi ogromną robotę, bo tutaj nawet w takich cutscenkach czy spokojniejszych miejscach do 100 klatek dobijamy z ray tracingiem. To są najwyższe ustawienia z ray tracingiem. DLSS jest na równowagę i mamy właśnie ten generator klatek. I teraz włączymy sobie jeszcze śledzenie promieni dla cieni i okluzji. Czyli teraz już mamy wszystko praktycznie na maksa. Natomiast co ważne, jest ten generator klatek. Więc bez generatora to by było 20-30 FPS-ów. Myślę, że więcej tutaj w tym momencie by nie było, jeśli mamy ten ray tracing. A przypominam, karta 4070 Ti sugerowana do takich właśnie ustawień maksymalnych to jest 4080, czyli tą powiedzmy jedną półeczkę niżej, takie 20% mniej wydajności tutaj ma ta karta niż 4080, a 4090 no to już spokojnie możecie tutaj pograć. A myślę, że 80-90 klatek nawet bez generatora może by się udało na takim najmocniejszym zestawie. No i tutaj teraz wszystko na maksa z generatorem i lecimy tak około 60-70 w takim właśnie dynamicznym momencie. Wam chciałem to przedstawić, żeby tutaj dużo się działo, żeby te zasoby naprawdę wyciągało na maksa. No i ten procesor tutaj nie jest na pewno wąskim gardłem, ewentualnie, jeszcze za chwilę wam pokażę, może być pamięć VRAM. W niektórych momentach, kiedy mamy ten spadek, jakiś taki minimalny właśnie jakiś FPS-ów, to może już być VRAM, więc to jest takie mityczne zagadnienie, o którym sporo osób mówi, że właśnie 4070 Ti ma 12 VRAM-u, gigabajtów,
a 4080 ma 16 i to 16 może być wystarczające, ponieważ teraz włączymy sobie takie ustawienia, powiedzmy takie optymalne dla tej karty, dla rozdzielczości 4K i teraz zobaczmy, zagramy sobie na wysokich, bo wiadomo te ultra zawsze jakieś tam dodatkowe efekty wzbudzają, więc na wysokich jest troszkę lepiej. I tutaj generator możemy sobie wyłączyć. Do tego wrzucimy sobie FSync, żeby troszkę odpoczęła ta karta graficzna, żeby też podczas nagrywania tutaj było troszkę jeszcze miejsca. No i spokojnie te 60 stałych ramek na wysokich z ray tracingiem dla odbić spokojnie macie. Macie jeszcze tutaj zapas mocy 70-60% właśnie grafiki i tutaj nie ma żadnych spadków, żadnych przycinek, bo też troszkę jest tej mocy na nagrywaniu. Także jeśli gracie oczywiście bez przechwytywania tej rozgrywki, no to troszkę będzie to płynniej jeszcze te kilka procent. Natomiast zobaczcie, teraz włączyłem jeszcze ilość pamięci na karcie graficznej i to jest prawie zapchane właśnie te 12 giga. Właśnie w rozdzielczości 4K, jak sobie włączycie ray tracing i wysokie ustawienia, jeśli zejdziecie właśnie z teksturami, zejdziecie troszkę z ray tracingiem, to jest troszkę mniej, około 10. Natomiast takie prawie maksymalne to jest 11 i to pewnie byłoby więcej, gdyby właśnie na kartach było więcej pamięci, na przykład 16 czy 24 jak 4090. Także to trzeba mieć na uwadze. Są na razie chyba 2-3 gry, które tego VRAM-u tak bardzo, bardzo dużo potrzebują. I to jest The Last of Us Part 1, ten remake na peceta. To jest właśnie teraz Ratchet, bo to jest nowa gra. I troszkę jeszcze widziałem, że były problemy z Diablo, z VRAM-em. I też czasami trzeba było resetować komputer, jeśli ktoś właśnie grał na tych ultra ustawieniach. Ale to chyba bardziej problem taki techniczny. Natomiast tutaj wydaje mi się, że to może być taka druga gra obok The Last of Us, gdzie wszystko na maksa, ray tracing, wszystkie suwaki na ultra, to może być potrzebne więcej niż 12 giga VRAM-u. Także no tutaj trzeba mieć to na uwadze, jeśli chcecie grać wszystko totalnie na ultra, to 4080 w górę, a jeśli takie spokojne jakieś bez ray tracingu, na wysokich ustawieniach, to ta 4070 Ti spokojnie daje radę i 4070 również myślę, że byłaby w porządku. Także tak wygląda test Ratcheta i Clanka Rift Apart w wersji PC-towej. Dajcie znać, co jeszcze chcielibyście wiedzieć, mogę odpisać w komentarzu. Natomiast tutaj, jeśli chcecie grać w 4K w takich no wysokich ustawieniach, to ten DLSS myślę, że jest przydatny, chociaż na jakość go sobie włączajcie, ale myślę, że to jest dosyć zrozumiałe. To widać nawet też po FPS-ach, bo bez tego to praktycznie połowę tracimy na wydajności. Także te techniki z nami zostaną na długo i będą wykorzystywane jak i na PC-tach, jak i na konsolach, zwłaszcza na konsolach, gdzie widzimy ten FSR bardzo, bardzo mocny. Tutaj PC-towe DLSS czy FSR w takiej jakości, no to wygląda praktycznie jak natywna rozdzielczość, więc to jest ten plus. No i generator klatek 100%, nawet 120% więcej. Jeśli właśnie brakuje mocy, możecie odpalić ray tracing na maksa i skorzystać z tej funkcji. Także wielkie dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy test wam się podobał. No i do zobaczenia następnym razem. Hej, hej, hej! Jeśli film ci się podobał, zachęcam do subskrypcji i wsparcia kanału na patronite.pl. Wszystkie przydatne linki w opisie. Natomiast kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.